Здоров'я єдина країна. Президент Зеленський, президент України, звернувся з апелем до всіх жидів на світі. Президент Зеленський сам є жидом, dlatego ніяко звернувся до своїх родаків. Звернувся з апелом о помоц. Апел ten zamieścił na swoim Facebooku i jest on ogólnie dostępny. Zwracam się teraz do wszystkich Żydów świata. To bardzo ważne, żebyście wy, miliony Żydów na całym świecie, nie milczeli, bo z milczenia rodzi się nazizm. Apel ten budzi pewne zaskoczenie, ponieważ wszystkie żydowskie media popierają Żeleńskiego. Tak, są niektórzy pojedynczy Żydzi, czy jakieś grupy żydowskie, które mają na ten temat inne zdanie, ale generalnie te zasadnicze, wiodące organizacje żydowskie i wpływowe lobby żydowskie jest jak najbardziej za Żeleńskim. Trzeba tu też przypomnieć o sponsorze Żeleńskiego, ten, który wypromował Żeleńskiego na prezydenta. Tutaj prezydent Żeleński jest właśnie z nim na zdjęciu, to jest Kołomyński. Jest to oligarcha, biznesmen, posiadający potężne środki finansowe. Przy tym też jest to zasłużony działacz gmin żydowskich na Ukrainie. Posiada paszport izraelski, posiada też paszport cypryjski, no oczywiście posiada paszport ukraiński. No zresztą tych paszportów ma tyle, że może sobie wybierać jaki chce. Polscy Żydzi nie milczą, są dosyć aktywni. No zobaczymy. Ja zostawiam to wszystko bez komentarza i na koniec zamilczę.